Prezentacja ciekawych projektów zrealizowanych w ramach programu operacyjnego Ryby to nie jedyny cel podróży. Ważne było również odwiedzenie pięknych miejsc na Pomorzu Zachodnim. Pierwszym przystankiem był taras widokowy Grodzisko w Lubinie, niedaleko Międzyzdrojów. Wyjątkowe miejsce, z którego można podziwiać niesamowity widok, czyli Zalew Szczeciński. Znajdujemy się na Grodzisku w Lubinie, w miejscu najwyżej położonym nad Zalewem Szczecińskim, na klifie. Jest to miejsce głównie widokowe, punkt widokowy na Wielki Zalew Szczeciński, wsteczną Deltę Świny oraz archipelag ponad 40 wysp i wysepek. Na trasie naszej wyprawy odwiedziliśmy niedawno powstałą marinę Wapnica Międzyzdroje, która cieszy się dużym powodzeniem wśród żeglarzy, a została ona utworzona w ramach zachodniopomorskiego szlaku żeglarskiego. Historia jest stosunkowo krótka, bo port ruszył dokładnie 1 czerwca tego roku. Jednorazowo możemy przyjąć 52 jednostki do długości 12 metrów. Nastawiamy się przede wszystkim na jednostki sportowo-turystyczne typu motorówki, jachty żaglowe. Tak jak tu widać, od 6 do 8 metrów to są takie jachty najczęściej spotykane. Program operacyjny Ryby Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 został utworzony po to, aby wspierać rozwój sektora rybackiego na Pomorzu Zachodnim. W ramach projektu wiele osób mogło ubiegać się o dofinansowanie. W ramach programu zakupiona została również energooszczędna łódź na baterie słoneczne. Projekt ten jest finansowany w dużej części z programu PO Ryby, natomiast sama jednostka jest kapitalną konstrukcją do tego typu działań na tych akwenach. 12 metrów długości, 3,5 metra szerokości, baza katamaran, minimalne zanurzenie, co tu jest decydującym czynnikiem, czyli 30 cm, trymowana śruba, możemy ją opuszczać do góry, na dół. Łódź jest i komfortowa, i bezpieczna. Komfortowa, ponieważ ma miejsca siedzące wewnątrz, ma taras słoneczny na samej górze. Przewozimy pasażerów, przewozimy również z rowerami, z wózkami dziecięcymi, z wózkami inwalidzkimi. Jednostka posiada toaletę w pełni wyposażoną, czyli to są elementy tego komfortu. Katamaran, który jest napędzany na baterie słoneczne, daje wiele możliwości, szczególnie dla fascynatów dzikiej natury. Koszt zakupu to 600 tysięcy, z czego 100 tysięcy kosztowały lampy słoneczne. Woda ogrzewana jest w domach tymi bateriami słonecznymi, a u nas daje nam ten komfort niezależności, że nie musimy pracować na dieslu, który to jest paliwo. Jest drogie, jest głośne dosyć, przekonamy się o tym, natomiast główna zaleta to jakby po zainwestowaniu w solary, energię mamy za darmo, są ładowane cały czas baterie i potem my z tych akumulatorów czerpiemy energię do tego, żeby poruszały śrubą. Ale co nie jest bez znaczenia dla ornitologów tutaj, dla ludzi zajmujących się fauną, florą, to, że bezszelestnie się poruszamy. Nie płoszymy, nie niszczymy. Rejs łodzią ekologiczną odbył się na trasie Lubin-Wapnica, Przytul, Krasibór, Kanał Piastowski i Świnoujście. Jest to kierunek szczególnie polecany dla osób, które lubią relaksować się podczas wodnych wypraw. Jesteśmy w miejscu, myślę, niesamowitym i nie, chyba jeszcze nie odkrytym, nie do końca odkrytym, ponieważ Świnoujście, te okolice kojarzą nam się z morzem, kojarzą nam się z plażami, natomiast jesteśmy w miejscu, w krainie 44 wysp. Wspaniała przyroda, bogactwo ptactwa i tereny jeszcze nieskażone, praktycznie nieskażone, doskonałe tereny do tego, żeby penetrować je kajakiem czy właśnie taką jednostką, którą się w tej chwili poruszamy. Ważną rolę w rozwoju obszarów zajmujących się rybactwem odgrywa lokalna grupa rybacka Zalew Szczeciński. Grupa ta jest jedną z 7 działających na terenie Pomorza Zachodniego, a zajmuje się pośrednictwem w dystrybucji środków unijnych. Zorientowane są one na wspieranie, na wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności obszarów, na których funkcjonujemy, na
rozwój lokalnego sektora usług, na przedsięwzięcia, które pozwalają rybakom zreorientować, czy jak to się mówi, zdywersyfikować ich działalność w związku z problemami, jakie w ogóle rybołówstwo ma. I czwarta gałąź, jak gdyby, spraw, które podlegają dofinansowaniu, związane są z ochroną środowiska. Wiele planów na zagospodarowanie terenu przy nabrzeżach mają przedsiębiorcy. Już niedługo bowiem planowane jest wybudowanie przystani Rybaczówka. Budujemy hotel z restauracją, z wieżą widokową na całą deltę Świny, z dużą częścią taką otwartej gastronomii, a mianowicie jakieś grille, między innymi również dla mieszkańców Karsi Boże. I tamta część będzie, prawa będzie częścią właśnie taką otwartą dla mieszkańców i dla imprez otwartych, a lewa strona będzie restauracyjno-gastronomiczna. Firma Poltramp Yard, wykonująca konstrukcje stalowe i okrętowe, w pełni wykorzystała potencjał programu operacyjnego Ryby i dzięki dofinansowaniu zrealizowała wiele projektów. Między innymi zakupiła potrzebny sprzęt oraz w pełni wyposażyła pomieszczenia socjalne dla pracowników. Dzięki programowi operacyjnemu PO Ryby uzyskaliśmy dofinansowanie. Do tej pory już zostały te projekty zrealizowane dla 3 projektów. Zakupionego dźwigu modulnego 40-tonowego, który na tym nabrzeżu jest tutaj głównym środkiem transportowym umożliwiającym transport towarów poziomo w relacji woda-ląd. Marszałek województwa Jarosław Rzepa niewątpliwie był zadowolony z tego, w jaki sposób zostały wykorzystane środki z programu unijnego. Ja myślę, że to, co przed chwilą byliśmy uczestnikami realizacji, właśnie jeden z projektów zrealizowanych, właśnie ta jednostka korzystająca z jakiegoś alternatywnego źródła napędzania, jakim jest energia słoneczna, jest takim dobrym przykładem, że jednak te środki są dobrze wykorzystywane w naszym województwie. Przypomnę, że mamy drugą alokację po województwie pomorskim, jeśli chodzi o program operacyjny Ryby, oś czwartą, bo tu musimy powiedzieć jednoznacznie, że chodzi nam o oś czwartą, gdzie jak gdyby chcemy zmieniać ci, którzy odeszli od zawodu, chcemy dawać im pewne alternatywy, no oczywiście podnosić atrakcyjność regionu, to właśnie ten projekt też o tym jak najlepiej świadczy. Study Tour odbył się również w idealną porę dla fanów żaglowców, ponieważ w związku z odbywającymi się dzień później regatami The Tall Ships Races mieliśmy okazję jako pierwsi zobaczyć płynące w stronę Szczecina piękne żaglowce. Wspaniałe widoki były nieodłącznym elementem podróży. Równie niesamowity widok można było podziwiać z najwyższej na polskim wybrzeżu Bałtyku latarni morskiej w Świnoujściu. W ramach programu operacyjnego Ryby odrestaurowany i gotowy do użytku został Fort Anioła w Świnoujściu. Miejsce niegdyś zaniedbane, dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, stało się prawdziwie magicznym miejscem, w którym można napić się dobrej kawy i przy okazji podziwiać obrazy, ponieważ jest to kawiarnia z galerią sztuki. Po przybiciu do Świnoujścia udaliśmy się na plac zabaw, który został utworzony z programu operacyjnego Ryby. Znajdujemy się w ogóle na placu zabaw przy ulicy Malczewskiego, w centrum Świnoujścia, w sąsiedztwie nowo powstałego, nowoczesnego osiedla mieszkaniowego. Ten plac został zbudowany przy udziale środków Unii Europejskiej z programu operacyjnego Ryby w wysokości 1 000 000 zł. Hotel Cesarskie Ogrody w Świnoujściu dawniej był ruiną. Dopiero po odnowieniu i w pełni wykorzystanej pomocy z Unii udało się stworzyć piękny obiekt, który chętnie odwiedzają turyści. Aplikowaliśmy z programu operacyjnego Ryby o dofinansowanie przy otwarciu hotelu. Skorzystaliśmy z 4 projektów, zgłosiliśmy 4 projekty. Było to rewitalizacja parku, w którym się znajdujemy, jest wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego. Drugim projektem było otworzenie restauracji przy hotelu. Trzeci projekt to uruchomienie bazy zabiegowej z funkcją fizykoterapii i odnowy biologicznej. I czwarty projekt to wyposażenie meblowe nowego hotelu. Obiekt funkcjonuje z powodzeniem, mamy pełne obłożenie. Kwoty, o które wnioskowaliśmy,
to były 4 razy po 200 tysięcy złotych, więc dofinansowanie łączne w wysokości 800 tysięcy złotych no bardzo nam pomogło. Polacy coraz chętniej porzucają samochody, by przesiąść się na dwa kółka, w tym wypadku rower. Nic więc dziwnego, że wypożyczalnia rowerów w Świnoujściu cieszy się dużym powodzeniem. Pomysł na utworzenie punktu z rowerami umożliwił program operacyjny Ryby. Dofinansowanie w tym przypadku wyniosło 300 tysięcy złotych. W ramach projektu wymieniliśmy wszystkie rowery, które dotychczas mieliśmy w wypożyczalni. Najważniejsze dla nas jest to, że zbudowaliśmy własną markę rowerów. To są rowery, które już mają te znamiona identyfikacji wizualnej z naszą wypożyczalnią. To były robione pod zamówienie, nie kupowane w sklepie. Dzięki temu wszystkie rowery jeżdżące w wypożyczalni są jednolite, łatwo je zidentyfikować z firmą. I dzięki temu każdego roku, kiedy będziemy dokupowali rowery, one będą tak samo wyglądały. Czyli udało nam się pozbyć się tego problemu, że wypożyczalnia, a każdy rower inny. Na cały program operacyjny było do wykorzystania 180 milionów dla naszego województwa. Obecnie zostały podpisane kontrakty na 110 milionów. Do wykorzystania zostało jeszcze 70, a ten rok jest ostatnim rokiem naborów. Proces weryfikacji wniosków ma zostać zakończony do końca maja. Chcieliśmy pokazać Państwu, co dzięki tym środkom udało się zrealizować, fizycznie jak gdyby dotykając niektórych projektów, bo tak naprawdę często myślę, że brakuje tej wiedzy, co udało się zrealizować. To jest tylko namiastka, jesteśmy tak naprawdę na terenie jednej lokalnej grupy rybackiej. Mamy 7, te projekty są bardzo różne, tak? Mamy też projekty wspólne z lokalnymi grupami z innych województw, czyli tutaj są naprawdę, mamy projekty współpracy pomiędzy 7 lokalnymi grupami rybackimi. Po powrocie do Szczecina została zwołana konferencja prasowa, podczas której dokonano oficjalnego podsumowania działań związanych z programem operacyjnym Ryby na lata 2007-2013.